Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o lipoceravit C. Pewnie teraz zastanawiacie się, co ta Anita znowu wymyśliła i o czym nam dzisiaj będzie opowiadać. No właśnie, moi drodzy, wy wiecie doskonale, że ja jestem osobą, która uwielbia nowości, jeśli chodzi o kosmetyki. Uwielbiam stawiać na marki kosmetyczne, które fajnie się rozwijają, które stosują ciekawe technologie w swoich kosmetykach, korzystają z fajnych substancji aktywnych, dzięki czemu też widzimy działanie tych kosmetyków na naszej skórze. Uwielbiam to, że nasz polski rynek kosmetyczny bardzo się rozwija, idzie do przodu, co jest oczywiście fantastyczne. No i wiecie też, że lubię wam tutaj na moim kanale przedstawiać właśnie takie nowości, nowinki, ciekawostki. Często też piszecie mi w komentarzach czy gdzieś w wiadomościach prywatnych, że właśnie to lubicie na moim kanale, że dowiadujecie się często o czymś nowym, o czym kompletnie nie mieliście pojęcia. I dzisiaj właśnie będzie o lipoceravit C, czyli o innowacyjnym surowcu, który pojawił się na naszym rynku, który już stosują marki kosmetyczne, a w sumie to na razie spotkałam się z jedną marką kosmetyczną, która sięga właśnie po ten oto składnik, ale zanim zaczniemy, no to oczywiście muszę wam powiedzieć, co to takiego jest lipoceravit C. No dobrze, i tutaj znowu nawiążę do tego, że te osoby, które regularnie oglądają moje filmy, oglądają moje filmy kosmetyczne od jakiegoś czasu, to też doskonale o tym wiedzą, że ja jestem osobą, która stawia na witaminę C. Jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych składników aktywnych. Sięgam po niego od lat. Nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji, codziennej pielęgnacji, nie było jakiegoś produktu, który będzie zawierał witaminę C. Przetestowałam wszystkie formy witaminy C. Uwielbiam ten temat, uwielbiam wam o nim opowiadać. I jeśli sobie teraz zerkniecie na nazwę lipoceravit C, to już skojarzycie o czym będzie dzisiaj mowa, czyli właśnie o czymś, co zawiera witaminę C, o czymś, co zawiera liposom, czyli mam jakąś technologię, i cera, czyli ceramidy. Słuchajcie, jak usłyszałam pierwszy raz o lipoceravit C, to zaświeciły mi się oczy, bo mówię, to jest coś wspaniałego. No właśnie, lipoceravit C jest to innowacyjny surowiec, który bazuje przede wszystkim na witaminie C. Uwaga, jednej z moich ulubionych form, czyli tetraizopalmitynianu askorbylu. A jeśli już troszeczkę orientujecie się w temacie witaminy C, to też wiecie, że tetraizopalmitynian askorbylu jest to ta forma witaminy C, olejowa forma witaminy C, która jest niesamowicie skuteczna już w niskich stężeniach. I też charakteryzuje się tym, że osiąga taką, powiedziałabym, wysoką penetrację do naskórka, przez co też skutecznie działa. Jest to forma witaminy C, która jest tak skomponowana, że spokojnie mogą sięgać po nią osoby ze skórą wrażliwą. I po tę formę witaminy C możemy też sięgać przez cały rok. Czyli tak jak w przypadku na przykład kwasu askorbinowego musimy uważać z jego stosowaniem w lecie, czy przy wysokim promieniowaniu, czy też w wysokich stężeniach musimy stosować wieczorem. Jest tutaj dużo takich, powiedziałabym, na nie punktów i wiemy o tym, że na przykład kwas askorbinowy działa na powierzchni naszej skóry. Później mamy kolejne formy witaminy C, aż dochodzimy do tych form witaminy C, które są najbardziej skuteczne. I tutaj właśnie pojawia się tetraizopalmitynian askorbylu, ale wy też bardzo często, kiedy myślicie o witaminie C, to pierwsze co wam się kojarzy, żeby była ona w jak najwyższym stężeniu, a nie zawsze o to chodzi, bo niekoniecznie stężenie ma znaczenie, jeśli mówimy o witaminie C, ale właśnie jej forma, bo ważne jest to, żeby ta witamina C nie działała tylko i wyłącznie na powierzchni naszej skóry, ale również w jej wnętrzu, przez co też przynosiła efektywne działanie.
Po witaminę C często sięgamy w momencie, kiedy myślimy o rozjaśnieniu przebarwień, o rozjaśnieniu naszej skóry, o wyrównaniu kolorytu. Wiecie też, że witamina C jest wspaniałym antyoksydantem, czyli wymiata wolne rodniki, przez co działa na starzenie się naszej skóry. Można by było tutaj opowiadać i opowiadać o witaminie C, ale my dzisiaj skupiamy się na lipoceravit C. I to, co jest bardzo ważne, to po pierwsze, już Wam wspomniałam, że mamy tutaj jedną z najbardziej aktywnych form witaminy C, czyli tetroizopalmitynian askorbylu. Ale uwaga, ta witamina C, oprócz tego, że ma świetną formę, to jeszcze, słuchajcie, jest zamknięta w liposomach ceramidowych. Coś wspaniałego. Czyli mamy tutaj technologię liposomów, nanotechnologię, stworzenie takich cząsteczek, w których będzie zamknięta witamina C z całą tą otoczką liposomową i będzie się ona przez to dostawała do naszej skóry jeszcze głębiej. Czyli przez to, że będzie się dostawała głębiej, będzie jeszcze skuteczniej działała. Więc oprócz tego, że mamy świetną formę, mamy jeszcze tak skomponowaną cząsteczkę, żeby osiągnąć właśnie ten zamierzony efekt. Moi drodzy, to co jest również bardzo ważne, właśnie kiedy mówimy o tej liposomalnej formie, czyli o tej witaminie C zamkniętej w ceramidach, w liposomach ceramidowych, to przede wszystkim to, że dzięki biopowinowactwu błony liposomalnej i błony komórek skóry, ta witamina C jest skutecznie dostarczana tam, gdzie jej potrzeba, czyli osiąga skuteczną, wysoką penetrację w naszym naskórku. A co za tym idzie? Jeszcze skuteczniejsze działanie. Tutaj przy okazji muszę Wam powiedzieć, że kiedy tak czytałam sobie o lipoceravit C, znalazłam kilka już takich ciekawych miejsc, artykułów na temat właśnie efektów, które osiągamy przez zastosowanie tego surowca w kosmetyku i jak on będzie działał na naszą skórę. Oczywiście zostawię Wam linki też do źródeł w opisie do dzisiejszego filmu, ale skupmy się jeszcze na chwilę przy samym działaniu tego właśnie surowca. No bo tak, wiecie już o formie witaminy C, wiecie już o technologii, wiecie już o tej liposomalnej formie, tych liposomach ceramidowych. No ale dobrze, powiecie, Anita, ale co my dzięki temu uzyskujemy? Słuchajcie, przede wszystkim to, że w momencie, kiedy ta witamina C dostanie się do odpowiednich miejsc w naszej skórze, tam gdzie właśnie ma się dostać, będzie działała wielokierunkowo, na wielu poziomach. I tutaj pojawia się takie działanie jak synteza produkcja kolagenu. Czyli podziałamy na kolagen, podziałamy na ujędrnienie naszej skóry, podziałamy na jej odmłodzenie. Mamy działanie silnie antyoksydacyjne, bo okazuje się, że właśnie lipoceravit C jest bardzo, bardzo silnym antyoksydantem. Czyli będziemy wymiatać wolne rodniki z naszej skóry. Stres oksydacyjny nie jest dla nas korzystny, wiemy o tym doskonale, przyspiesza nam procesy starzenia, więc tutaj działamy na kolejnym poziomie. Co jeszcze? Przebarwienia, moi drodzy. Przebarwienia są różne. I myślę, że o przebarwieniach też za jakiś czas zaczniemy sobie rozmawiać, ale wiemy, że przebarwienia mogą być te płytsze, mogą być bardziej głębokie. No i kiedy chcemy zadziałać na te płytsze przebarwienia i wiemy, że są one właśnie takie dosyć płytkie, no to okej, wtedy sobie pomyślimy, dobra, jakakolwiek forma witaminy C, która będzie działała powierzchownie, zadziała nam na te przebarwienia. Ale co w momencie, kiedy mamy już głębsze przebarwienia? Wtedy potrzebujemy takiej substancji, która się dostanie głębiej i zadziała na tych głębszych warstwach naszego naskórka. No i tutaj właśnie mamy lipoceravit C. Ale to, co jest jeszcze niesamowicie ciekawe, no to właśnie te liposomy, ceravity, forma witaminy C, a mianowicie, słuchajcie, działanie na poprawę funkcjonowania bariery lipidowej na naszej skóry, jak również poprawę właśnie tej funkcji barierowej, ale też podziałanie na rozjaśnienie naszej skóry, na poprawę kolorytu, na uzyskanie takiego pięknego blasku. I uwierzcie mi, że sprawdziłam, od jakiegoś czasu też dostaję od Was wiadomości, że ta moja skóra jest taka bardziej błyszcząca, promienna i ja
Wiem, co może być właśnie sprawką tej sytuacji, dlaczego moja skóra tak wygląda. A mianowicie dlatego, że lipoceravit C znajdziemy w kosmetykach młodziutkiej polskiej marki naturalnej, która niedawno pojawiła się na naszym rynku, a mianowicie chodzi tutaj o markę Miobel. Ja dzisiaj nie będę Wam opowiadała o samej marce, bo przygotuję dla Was materiał, gdzie opowiem Wam, co ciekawego jest właśnie w tej oto marce. Ale tutaj mam przed sobą dwa kremy. Krem lekki normalizujący i lekki krem nawilżający. Oba te kremy zawierają właśnie w składzie innowacyjny surowiec, jakim jest lipoceravit C. I są tutaj oczywiście jeszcze inne substancje aktywne, o tym Wam również opowiem. To, co jest też ciekawe, to to, że bazą w tych produktach jest hydrolat, a dokładnie hydrolat z róży damasceńskiej. Są to kosmetyki przebadane i badane też pod względem właśnie ich skuteczności działania, ale wpływu również na naszą skórę. Nie ma w nich absolutnie żadnych sztucznych związków zapachowych i olejków eterycznych, więc marka też wychodzi naprzeciw osobom, które posiadają skórę wrażliwą i powiem Wam, że sama te kremy testowałam, nadal testuję, nadal używam i rzeczywiście absolutnie nic się nie dzieje. Ale to, co mnie osobiście bardzo zaintrygowało, jeśli chodzi o Miobel, to właśnie to, że marka kosmetyków naturalnych, która postawiła na innowacje, postawiła na coś nowego, coś skutecznego, nie zastosowała w swoich kosmetykach tylko i wyłącznie witaminy C w jakiejś prostej formie, ale skupiła się właśnie na tym skutecznym, efektywnym działaniu, czyli na zastosowaniu lipoceravit C. Tak jak mówię, ja na temat marki Miobel będę dla Was robiła oddzielny materiał, bo uważam, że jest to niesamowite. Nowa polska marka, która pojawiła się jakiś czas temu na rynku, a już wyróżnia się na tle innych właśnie przez zastosowanie tego nowego, fajnego surowca. Wiem też doskonale, że wśród Was są osoby, które tak jak ja uwielbiają korzystać z witaminy C i też szukacie dla siebie fajnych, skutecznych rozwiązań. Takich kosmetyków, które rzeczywiście będą przynosiły efekty. Moim zdaniem lipoceravit C to jest coś wspaniałego. Ten surowiec, innowacyjny surowiec, rewelacyjna forma witaminy C, jedna z najbardziej skutecznych w niskich stężeniach, zastosowana właśnie w tego typu kosmetykach, gdzie jeszcze, słuchajcie, dodatkowo mamy naturalny skład, zero substancji kontrowersyjnych, coś, co idzie w takim, powiedziałabym, trendzie dzisiaj, czyli właśnie ta pielęgnacja naturalna, dopasowana do potrzeb naszej skóry, która będzie przynosiła fajne efekty, to jest to. Bo jeszcze jakiś czas temu, jeszcze kilka lat temu, kiedy rozmawialiśmy o kosmetykach naturalnych, to wiedzieliśmy, że okej, są to kosmetyki, które mają dobre składy, ale generalnie ich działanie będzie opierało się na działaniu powierzchownym naszej skóry. A zobaczcie, to jest po prostu coś fantastycznego. Polska marka, która wpadła na pomysł, żeby w kosmetykach naturalnych zastosować technologię liposomalną, można powiedzieć nanotechnologię, dzięki której mała cząsteczka, świetna witamina C dostaje się głębiej na naszej skóry i mamy widoczne, efektywne działanie. Osiągamy je zdecydowanie szybciej niż w przypadku tradycyjnych kosmetyków naturalnych, które, tak jak powiedziałam, w większości będą działały na powierzchni naszej skóry, a tutaj mamy dzięki zastosowanej technologii działanie jeszcze wewnątrz skóry. Także moim zdaniem lipoceravit C jest to coś, na co warto postawić. Surowiec, którym warto się zainteresować, o którym warto pomyśleć, jeśli rozmawiamy o pielęgnacji właśnie przeciwzmarszczkowej, przeciwstarzeniowej, rozjaśniającej, działającej na przebarwienia, na koloryt naszej skóry, na to działanie oksydacyjne. Jeśli chcemy korzystać ze skutecznych kosmetyków, które są dopasowane do potrzeb naszej skóry, bez względu na wiek, bo wiemy, że witamina C jest taką substancją, po którą możemy sięgać już w młodym wieku. Moi drodzy, ja jestem na tak,
i jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o tym właśnie surowcu. I dajcie mi też koniecznie znać, czy słyszeliście już o marce Miobel, czy gdzieś wam się tam o uszy obiło, co to za marka. Jeśli tak, to czekam oczywiście na wasze komentarze, jeśli nie, to też czekam na wasze komentarze, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Przypominam, że linki, też najważniejsze linki znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu, także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!